Kurwa, ostatnia prosta, a ja nie mogę się ogarnąć. O, dziękuję. Okej, te skurwysyny teraz będą, tak? To tak, jak mam teraz możliwość, to zrobię tak. Sterydów użyję. Dobra. I tak, dół. Przeładuję. I lecimy. Jak Rambo, kurwa, jak Rambo. Czy ja w nich trafiłem, czy nie? Jesus fucking Christ! Okej, lepsza amunicja, dawaj. O mój Boże! Dobra, dawaj. Dobra. O nie, zaraz wybuch! Dobra, zaraz. Czy ten drugi został zabity? Nie wydaje mi... No, jest. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Jest! Udało się! Dziękuję. O, wydajna apteczka, gdybym tylko wiedział, że to tutaj jest! Dobra. Shit! To trochę uszczupliło mi... moje przedmioty, ale to nic, myślę, że... Już za niedługo będzie koniec, mimo wszystko, więc o, dobra, to nam się przyda. Oh my god! Dobra, teraz maks skupienia! I też, tak jak powiedziałem, gdyby kurde wcześniej Mija i ten, jak jemu tam pomyśleli, żeby rozpierdolić te małe gówno, to teraz nie musiałbym za tym cholerstwem ganiać. Oh. Where am I going? Tędy idę, dobra. Najbardziej mnie boli to, że już do granatnika nie mam ammo, ale... Patrzcie, jak popełnię błąd. A nie, dobra, myślałem, że mnie coś jebnie. A nie, mapa kopalni. I save. Cześć? Po co mi mapa kopalni? Gdy właśnie z niej mam zamiar wyjść! No bez jaj! Co tam dalej będzie się działo? Nie pamiętam totalnie. No cóż, zostało nam tylko jedno. Przekonać się na własnej skórze. Pamiętam to miejsce. No nieźle. O, tutaj krzesło babki. Ja też pamiętam to miejsce. O mój Boże, wspomnienia wracają. No, i tyle. Dobra. E001. Babka kiepska.
Więc tak. Gdzie teraz mamy iść? Wydaje mi się, że tutaj do tej drabinki otuło. Zresztą wszystkie drogi prowadzą do drabinki, więc... Nie, czekaj. A nie, tutaj do schodów, no przecież. Nasze halucynacje nam pokazały dobrą drogę, więc lepiej zaufajmy naszym halucynacjom. O, pierwszy odcinek się przypomina, nie? Pamiętam ten telefon. O, zobaczę mordę Etana! Ila, idź, idź! Paździoch! Ty idioto! Chciałem zobaczyć, jak wyglądasz! Ale nie, oczywiście musiałeś iść powoli, idioto, ja pierdolę. No nic, zamknij mordę, mała suko! Gdyby ode mnie to zależało, to już byś jadła bombę samonaprowadzającą, czy jak to tam się nazywało. No to, co wybucha. Jaka bomba nie wybucha, Jesus Christ! Nie jesteś prawdziwa. Czyli w sumie no teraz... Ale bym ci przyjebał w ten głupi ryj gnoju. Ale w sumie to pokazuje to, co się działo na samym początku gry, nie? Tylko dziwne, że my nie widzieliśmy tej małej debilki, nie? Chociaż może my też tak jakby trochę zarażeni jesteśmy tym całym wirusem E. I ona tak to porobiła, takie halucynacje, że się zamaskowała czy coś. Dobra, chodź tu, mała śmierdzielo. Tak! Zajeb ją! Nie, nie, nie uciekniesz, wracaj tu! Myślisz, że co, że te twoje pierdzielone te halucynacje na mnie będą miały jakiekolwiek wrażenie? Widzisz? O! Może trochę piło u mnie nadpiłowała, ale nic mi się nie stało. Chodź tu, mała gnojowo, gdzie jesteś? Dam ci zastrzyk na koronawirusa. O! Ja jestem nietoperz, ty jesteś Chiny! I zgadnij, co ci teraz zrobię! Myślisz, że się kurde przejmuje tym? O! Tutaj jakoś chyba trzeba było od niej... Dziękuję za to, że nawet nie daliście mi spróbować! Tu chyba jakoś trzeba było od niej... Jak to było? Ewel, nie pozwól się zbliżyć, broń się przed jej atakami, jeśli chcesz ją pokonać... już czaję, coś trzeba robić. Trzeba się po prostu osłaniać! Coś z tego nie robiłem przez całą grę! Chwila. O ty mała szmato. Otwieraj te jebane drzwi! Oczywiście, że nie mogę. Okej. 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 Trzeba było to zrobić od samego początku! Ja jestem Ty jesteś Chiny, ja jestem nietoperz!
O, to jest koronawirus! No! I co tu wyszło na to? Za wszystkim stoi babka kiepska. Czego cię nienawidzą? A jak myślisz? Jak myślisz? Ale mnie to też wkurwia strasznie. Najpierw antagonista zachowuje się jak pierdolone gówno, a później... A czemu mnie wszyscy nienawidzą? Czemu? Jak myślisz, kurwo, czemu? Jesteś pierdolonym pain in the ass. I teraz mamy, o... Babka kiepska. Przepraszam, ale to musi zostać zrobione. W sumie nie jestem pewien, czy ja muszę w nią napierdzielać. Cały czas. Coś mi się zdaje, że chyba padnę. O! Wait. Oskryptowane, dobra, chyba. Nie wiem, mam nadzieję. I tak jesteś! Jesteś tak ładna jak Birkin! Cthulhu! Otwieraj gębę! Oto melodia w Radiu Maryja! Czy tam piosenka? Piosenka tygodnia w Radiu Maryja, specjalnie dla babki kiepskiej! No co jest? No z takim ryjcem i z takim gównianym zachowaniem to raczej rodziny nie będziesz miała. Tak jak mówiłem, poprawczak. Na takiej starej baby. Dawaj, dawaj. Albert, to ten co miałem w skrzyni. Ten pistolet. Teraz tylko, żeby nie chybić. Dobra, chyba już jest po niej. No i tak, proszę państwa, kończy się Resident Evil 7. Brzydką mordą. Jej! Wszyscy nie żyją! Poza Waldusiem. On przetrwał. Ach. Tak się zabija małe dziewczynki. Jest! Udało się! A teraz enjoyujmy the ending. Kurde, przez chwilę myślałem, że Ethan ma rozpięty rozporek. Jakby to było, kurde, komedia przez całą grę biega z rozpiętym rozporkiem. Nikt mu nie powie o tym, żeby zapiął. I'm Redfield. I'm glad we found you. Na pewno nie jesteś Chrisem Redfieldem, ponieważ twój ryj jest tak, kurde, krzywy, że nie przypomina go. Ale tak naprawdę tak, to jest Chris Redfield. Oh.
Żegnaj Podlasie i Puszczo Białobieska. Będę tęsknił. Nie wyrzucaj telefonu, mógłbyś go sprzedać w lombardzie! No kurde, co za debil! Dostałbyś ze 100 dolców za niego i tyle. Another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. Umbrella Corporation. And these guys are here to clean up the mess. Tak, wychodzi na to, że Mia i Ethan, oni są z Umbrelli. W sumie to nawet lekko jest chyba zaspoilowane w erę piątce chyba, w którymś, czy tam w którymś rezydencie, tam jest lista pracowników. I tam jest napisane Ethan Winters pod koniec gry. Nie pamiętam, który to był rezydent. Ale no. No i proszę państwa. Kurwa głodny jestem. Ale jeszcze tak przy okazji. Oto koniec ery siódemki. Poszło szybciej niż przypuszczałem. 1,5 godziny nagrywania i już koniec. Udało się! Jesus fucking Christ, mistami ta gra wkurwiała, że ja pierdzielę! Ale no, mam jednak nadzieję, że moje wrzaski i krzyki frustracji was bawiły i że ogólnie spoko się oglądało, ponieważ no... ja osobiście no... dla mnie przechodzenie tej gry było całkiem okej. Okay. Poza tym, że skurwysyny się pojawiały zawsze za mną. Ja chyba wiem, czemu mnie to wkurwiało, ponieważ oni pojawiali się znikąd, się respili, no nie? Na przykład w starszych rezydentach to możesz zobaczyć, że zombiaki już tutaj są, no nie? I widzisz je. Nie pojawiają się, nie nic. A tutaj o, te... Czy w ogóle jest muzyka? No, jest. Ponieważ no, chyba właśnie nie lubię tego, że o, jest sobie spokojnie, no nie, i nagle tutaj respi się gówno przed tobą, które ciebie zaatakuje. Mnie to chyba bardzo denerwuje w tej grze, ale ja, whatever. Tak czy siak, no, giera spoko, polecam do ogrania. Nie wiem, czy oplatynuję już, stópki, ale no, tak czy owak, no, kiepscy zostali pomszczeni. Ethan Paździoch przeżył jako jedyny. Paździochowa padła, główna antagonistka padła, wszyscy padli i głupi Paździoch wyrzucił telefon Paździochowej. No ja pierdzielę, ja wiem, że to telefon twojej żony, którą zabiłeś, ale przynajmniej mógłbyś sprzedać jej lód, nie? To co z niej wypadło? O, no. Tak czy siak. Chciałbym też kiedyś, no, ograć erę ósemkę, ale, no... bo w sumie niedawno wyszła. Jednak, no, nie mam zamiaru jej kupować od razu. Może za 2-3 lata, kto wie. Kurde, erę 2 remake staniało do tej pory, więc... Jak już, to prędzej, kurde, to przejdę niż kurde, ten erę ósemkę. Jej, napisy końcowe! Najlepsze jest to, że z tego let's playa udało mi się zdobyć 2 trofea dodatkowe. Co z tego, że podczas ostatniej sesji, ale hej, liczy się. Dobra. Tak więc. No, ogólnie, jeżeli chodzi też o atmosferę, ta giera ma bardzo fajną atmosferę. Wszystko jest brudne, wszystko jest fuj, wszystko wygląda jak gówno. Ale to jest gówno, w którym chce się trochę babrać nawet. Jesus fucking Christ. Kto by się chciał babrać w gównie, Jesus? Ale no, ja chciałbym się babrać w Big Thick Goth Vampire Mommy. O, proszę bardzo.
O, no. Już chciałem znowu powiedzieć, czy nie ma muzyki, czy coś, ale słyszę, że jest muzyka, więc jest zarąbiście. No. A więc no, co, mam nadzieję, że ogólnie wam się podobało, no, let's play z RE7. Nie mam zielonego pojęcia, co zrobię jako następne. Najprawdopodobniej jakiś RPG, być może niezbyt długi najlepiej, bo no, z moją regularnością do wszystkiego, to zaczynanie mega długiej serii byłoby chyba niepożądane, tak mi się wydaje. Tak czy owak, no, nie mam pojęcia, co będzie dalej, nie mam pojęcia, ale no, jednak te całe, no, let's play'e, myślę, że dla mnie w serduszku trochę się przyjęły i z czego jestem zadowolony. No się zobaczy. Chociaż myślę, że jak wezmę jakiegoś RPGa, o którym myślę, to no, możliwe, że ludzie nie będą w ogóle zainteresowani. No, co jest no, normalne, no, nie każdy się interesuje wszystkim. I no, ale no, tak czy siak. Co ja mogę jeszcze mówić podczas tych napisów końcowych? Nie mam zielonego pojęcia. Wezmę się napiję pić. Gdzie Reks? Na dole chyba Reks. Kurde, kupę mi się chce. Tym gadanie o tym gównie. Okrągło i okrągło patrzenie na tych gównianych przeciwników i samemu mi się zachciało aż klocka zrobić. O mój Boże, to jest przeznaczenie! Gdy kogoś kochasz, sraj obok niego. Pamiętajcie te słowa. Więc tak. Nie mam zielonego pojęcia, co ja takiego mogę zrobić następnym razem. Pomyślałem sobie, że no, tak jak mówiłem wcześniej, Devil May Cry, ale to już jak coś to na streamy zostawię, bo to bardziej takie, wiecie, gra akcji i tak dalej. No nie myślę, że to byłoby bardziej podniecające, tfu! Odpowiednie do streamów, bo to no, bardziej taka giera akcji, no nie fabularne i tak dalej, no nie. Jednak no, DMC1, DMC2, jeszcze DMC3 muszę je ogarnąć, ale no. I kurde, czwórkę muszę kupić Special Edition na PlayStation 4, ponieważ na PS3 mam DMC4. Ale kurwa nie działa tak jak trzeba. Po godzinie się wiesza na ekranie ładowania i trzeba konsolę restartować. To jest naprawdę irytujące i z czymś takim raczej ciężko by było robić jakąkolwiek serię, więc... No i przy okazji jeszcze piątkę też trzeba kupić. Reboot! Być może też rebootowi dam szansę, kto wie. Ale no, bo sam nie wiem, w sumie nawet fajnie się platynuje tą serię. Rezydenty tak samo. Chociaż... czekaj. Kurde, ja Resident Evil Revelations muszę jeszcze dokończyć. Jesus fucking Christ! Kurwa. W sumie dużo tych... sam nie wiem. Ogólnie Capcom zarąbiste serie robi, nie? Czy to Resident Evil, czy to Devil May Cry, czy to coś jeszcze. Monster Hunter na przykład. Czy to Breath of Fire, czy to, kurde, Darkstalkers. Street Fighter aż tak bardzo nie jestem zaznajomiony ze Street Fighterem niestety, więc nie mogę powiedzieć co jak gra. Ledwo skubnąłem dwójkę i czwórkę. Czwórkę skubnąłem na 3DS-ie. Więc no... Czemu ja pierdolę o rzeczach niezwiązanych z grą, która jest przed naszymi oczami? To ja z tej cholery, co się ze mną dzieje? Nie tak. No w sumie chyba już wszystko wyczerpałem moje te... tematy, które mogę powiedzieć na temat tej gry. Ale no, tak czy owak, no, pierwszy Resident z pierwszej perspektywy, nie licząc Resident Evil Survivor i tak dalej, które rzekomo było głównym, ale nie miałem okazji zagrać, więc nie mogę się wypowiedzieć. Ale no, tak czy owak, oto całe RE7, mam nadzieję, że wam się podobało. Po raz trzeci to chyba pytam, mówię, sam nie wiem, która godzina. Okej, w pół do drugiej jest zajebiście. Muszę jeszcze posprzątać trochę w domu, więc... może nawet trochę dobrze, że trochę wcześniej mi się udało tą grę skończyć, bo będę mógł od razu się za porządki zabrać. Jak tylko napisy końcowe się skończą! No nie. No i ogólnie...
Czy mi się zdaje, czy ta muzyka jakoś tak nieregularnie się pokazuje? Raz ciszej, raz nie. A? Wiem dlaczego tak jest, bo ja ten mam ustawione Elgato tak, że jak gadam, to automatycznie wycisza muzykę w tle, no nie? W ten sposób, żeby moje gadanie nie zagłuszało tego, co się dzieje w grze i vice versa, no nie? Tylko, że nie wiedziałem, że to też działa na podglądzie w ten sposób. No to teraz wiem. I kurde, znowu jeżdżę za oknem coś, ja pierdzielę. To ten... Ale ogólnie, w sumie, taki restart dla rezydentów, no nie? Nie dość, że powrót do korzeni survival horrorowych, to jeszcze taki restart, no nie? Bez żadnego Leona, bez... Kurde, bez Claire. No, Chris się pojawił na samym końcu, no nie widzieliście przez te 30 sekund. Chyba ma nawet swoje własne zadedykowane DLC. Nawet darmowe, więc może w sumie pobiorę kiedyś i ogram sobie. Ale no, tak czy ten... Tak jeszcze mówiąc, no to był, myślę, że zważając na to, czym rezydenty się stały podczas, no, że tak powiem, mrocznych lat, w których to były bardziej gry akcji niż survival horrory, na przykład RE6, które porzuciłem let's playowanie na tym kanale, I'm sorry. Może w sumie do RE6 wrócę, jakoś nie wiem, zobaczymy, kto wie. Po latach. Nie wiem, zobaczymy, nie obiecuję niczego. Ale tak czy siak RE6, mimo wszystko, że gówno, to aż tak mocno nie śmierdzi moim zdaniem, bo jednak wróciłem do tego po latach, ukończyłem. I no, miejscami wkurwiało, ale aż tak złe nie jest. Można zagrać, ale nie polecałbym, szczerze mówiąc. Ale no, ogólnie to się cieszę, że rezydenty wróciły do swoich survivalowych korzeni. W sumie nawet od Revelations można powiedzieć na 3DS-a, że rezydenty już zaczęły tak wracać bardziej do survivalowo-horrorowych korzeni, chociaż nie powiedziałbym, że Revelations jest takim w 100% survival horrorem, no nie, bo... No w sumie no jest tam mało amunicji i tak dalej, ale zwykle jest tak, że ty nazbierasz tam amunicję, no nie, i ci gra ogranicza, ile możesz nosić maksymalnie ze sobą, no nie, tak samo i uzdrowienia, herbale i tak dalej, no nie, i to jest trochę takie mech według mnie, ale no przynajmniej, ale no cieszę się, że wróciliśmy do survival horrorów z tą serią, chociaż no... Szczerze mówiąc... O, myślałem, że coś się stanie. Kurde, te napisy końcowe są długie. Ale dobra, widzę logo Capcomu, więc chyba zaraz się skończą. W sumie jestem ciekaw, co pisze tutaj. Na tych gazetach. Czy to może coś związanego z grą? Z fabułą? No nie? W sensie, że te o Bakerach? O kiepskich? No nie? A tutaj wychodzi na to, że nie. To jakieś randomowe gówno. Ale no. Oficjalnie RE7 zostało skończone. Fuck yeah! 8 godzin prawie, no, pobiłem mój osobisty rekord, bo o godzinę, no nie mniej więcej. Wznowienia 10? Okej. Okay. Starożytne monety 12 na 18, tego było o wiele mniej, bo chyba miałem 17. Zdobyte akta prawie wszystkie, otwarte skrzynie. Czyli o tyle razy skrzynię otworzyłem. Użyte przedmioty leczące, użyte stabilizatory, sterydy. W sumie jest więcej stabilizatorów niż jeden? Chyba tak. Raczej powinny być, bo jako że licznik pokazany, to hell yeah. Dobra. Oto Resident Evil 7 w całej swojej okazałości. Mam nadzieję, że wam się podobało. I kurde, już reklamują 8, no nieźle. A zobaczę. Nie. Przejdź do sklepu PlayStation Store, no co ty, ja nie mam pieniędzy, please. Zachowuję sobie pieniądze na nowe słuchawki i na Monster Hunter Stories 2. Dobra, więc to by było na tyle. Z tej strony był PG.
Mam nadzieję, że wszystko było git, że wam się podobało, mimo moich wkurwów. To widzimy się na następnej serii, która będzie. Nie wiem z czego jeszcze, ale zobaczymy, zobaczymy. Tak jak powiedziałem, pewnie to będzie jakaś seria z RPGa na pewno. Znaczy nie powiem, że na pewno, powiedziałbym, że jestem gdzieś tak na 60% pewien, że to będzie gra RPG. Bo jednak no, jako że już bardziej komfortowo czuję się z tymi let's playami, to czemu by nie spróbować zrobić czegoś z większego kalibru. Więc no, dobra, to ja już będę się żegnał z wami. Na razie wszystkim i do następnego razu, nie? Bye, bye!